Siemaczko, witam was wszystkich serdecznie, godzina 5 rano, niedziela, Rascal Flake i tematem głównym dzisiaj będzie pellet. Pellet i tylko i wyłącznie, dlatego że moja głowa pochłonęła ostatnio bardzo duże ilości wiedzy na temat pelletu i chciałem się z wami tym podzielić. Chciałem wam wyselekcjonować tą odpowiednią wiedzę na temat jak łowić pelletem, jak przygotować pellet, jakie są fajne metody do łowienia pelletem. Dlaczego taki odcinek? Dlatego, że w dzisiejszych czasach, jak wiecie, jesteśmy atakowani ze wszystkich stron reklamą, 100 tysięcy rodzajów w ogóle tych pelletów, kolory różne, nie wiadomo jak się do tego zabrać, nie wiadomo jak się przygotować. Standardowy wędkarz może po prostu zdurnieć od tego wszystkiego, dlatego dzisiaj będzie fajna, wyselekcjonowana wiedza na temat pelleciku. Oprócz tego, jak wiadomo, robi się ciepło i im będzie cieplej, tym ryby będą lepiej nam współgrać z pelletem. Dlatego też taki odcinek, myślę, teraz już będzie dobry, jest jeszcze trochę chłodno, w nocy był przymrozek, ale mam nadzieję, że ryby będą współpracować. Dlatego od razu nie będziemy owijać w bawełnę i przejdziemy do, jakby to powiedzieć, do takiej już podstawowej wiedzy na temat samego pelletu. Jak wiecie, pellet to jest pokarm dla ryb. To jest tak jakbyście mieli akwarium, kupujecie ten pokarm dla ryb w tych takich pudełeczkach, takie śmieszne, takie granulki czy coś. To jest właśnie pellet. Pellet to jest jak najzwyczajniejszy, bardzo tani pokarm dla ryb. I nikt mi nie mówi, że pellet jest drogi, że łowienie na pellet jest jakieś bardzo drogie i kosztowne. Nieprawda, to jest w ogóle bujda i to jest pierwsza informacja, jaką chciałem się podzielić, że ten pellet to powinien być tani, szeroko dostępny i tutaj nie komplikujemy sobie rzeczy. Dlatego od razu przejdziemy do tego, jaki pellet trzeba wybrać i jak go przygotować. Teraz jaki pellecik wybrać w ogóle, jak się wybieramy na ryby, co kupić? Ja proponuję te tańsze. Oczywiście chodzi nam o pellet typu fit i bez tego się nie ruszamy z domu. Jest to 2 mm, tak zwany mikropellet, idealny do wszelkiego rodzaju łowienia. Od metody po spławiczek, zawsze możemy go stosować. Świetnie utrzymuje rybę, łatwo się go przygotowuje i przede wszystkim tej ryby też nie przekarmia, a fajnie się tego wyściela na dnie i rybki sobie po drobinkach wybierają, czyli pellet 2 mm. Później drugi pellet to może być tak 4 mm, 6 mm, może to być miks 4 i 6. Są to takie pellety uniwersalne, mówię wam, nie kombinujcie, kupcie jeden pellet 4 mm albo 1,6. Nie musicie wydawać kasy od razu na dwa. Całej tej paczki nie zużyjecie. Następnym razem możecie kupić inny, sobie wymieszać i tak dalej. I praktycznie to jest wszystko, co nas interesuje. Jeżeli naprawdę już chcemy się pobawić, tak jak teraz ja wiem, że jest woda taka wiosenno-letnia, jeszcze chłodna, idealnie nada mi się pellet expander. Pellet expander to jest w ogóle pellet, który nadaje się na wszystkie ryby. On będzie fajny, miękki i na taki pellet weźmie wam płoteczka, weźmie wam karp, wszystko wam weźmie na ten pellet. Dlatego jest to fajny, uniwersalny pellet i można się z nim pobawić po prostu. Dlatego ja dzisiaj wybrałem ten pellet. Jeżeli będziecie łowić na grunt, może to być jakiś inny pellet, taki haczykowy, taki na przykład czarny, wysoko oleisty pellet, jakiegoś różnego rodzaju koloru pellet, ale tylko jeden i więcej nie potrzebujemy. Tak naprawdę wystarczy nam tylko dwa, te dwa pellety. Ten możemy zakładać na bandzie na haczyk i ryby będą brały, nie musimy nic więcej kombinować. Ale jeżeli chodzi o ekspandery, miękkie pellety, to bardzo wam je polecam. Jeżeli w ogóle zaczynacie przygodę z pelletami, to zacznijcie od ekspandera, te w ogóle zostawcie, zacznijcie sobie łowić na ekspander, nęcoc normalnie i tak dalej. Ten pellecik jest bardzo fajny. Teraz mamy wybrany pellet i musimy zastanowić się, jaką metodą chcemy łowić. I tutaj teraz będzie może będzie to troszkę dla was niezrozumiałe teraz, ale ja dzisiaj dalej tutaj będę łowił sobie na tyczkę, na spławik. Ja pokażę, jak przygotować zaraz pellet pod spławik, pod tyczkę. Ale jeżeli was interesują inne metody, o których też zrobię film, które te metody też będą należeć do tego programu. Po pierwsze jest to spławik i łowienie na tyczkę, gdzie będziemy mogli podawać pellet mało i często, z zasadą precyzyjnego zachowania właśnie odległości i miejsca. Drugą metodą jest bardzo fajna metoda, a mianowicie odmiana metody odległościowej. Jest to tak zwany pellet waggler, o którym będzie osobny filmik. On nie będzie wchodził tutaj w skład filmiku tutaj dzisiejszego, ale będzie on współgrał razem z tym filmem. Będzie on zamieszczony tutaj być może na dole. Sobie klikniecie i zobaczycie, co to jest pellet waggler, jak na niego łowić i jak zmontować zestaw. Trzecią metodą, chyba najbardziej powszechną, jest metoda gruntowa, łowienie na podajniki typu metoda, hybrid feeder i pellet feeder. I taki filmik też będzie zrobiony i tutaj dla Was ciekawostka. Jeżeli chodzi o metodę, to naprawdę bardzo dużo robiłem doświadczeń i miałem przyjemność łowić obok tutaj zwycięzcy. Po raz drugi raz z rzędu zwyciężył tutaj serię zawodów na Rascal Flake, łowiąc na metodę i naprawdę miałem szansę z nim rozmawiać, miałem szansę troszkę się od niego pouczyć i przede wszystkim obserwować gościa w akcji. I mam do Was bardzo ciekawe porady i te porady zobaczycie sobie tu w tym filmiku, a będzie to filmik na temat łowienia na pellet z gruntu, na metod feeder. Także zapraszam do kliknięcia, możecie sobie oglądać. A dzisiaj, jeżeli ze mną zostaniecie teraz dalej, to będziemy łowić sobie na tyczkę, na spławik. I ja mam dla Was też bardzo fajną rzecz, a mianowicie już sobie tu przygotowałem coś specjalnego, jest to pelletowe TNT. I o co chodzi z pelletowym TNT, dowiecie się za chwilę. Także zapraszam do oglądania, zostańcie ze mną i przede wszystkim piszcie w komentarzu, co Was interesuje, co ja zrobiłem źle. Będziemy razem tu współpracować. Mówię Wam, temat jest dobry i temat powinien być tani i temat powinien być skuteczny. Także zapraszam do oglądania. Także teraz sobie przygotujemy pelecik pod tyczkę. Ja tu mam trochę resztkę starego mikrusa. Sobie go tu nasycie. Zobaczcie, nie jest potrzebne tego dużo. Tylko troszkę. Tu mam ten 4 mm. Dodam, że jest to najtańszy pelet, jaki jest w sklepie. Bezfirmowy taki. O, gdzieś tak tyle. Namaczanie tego peletu to jest sprawa bardzo prosta. Zalewamy, żeby go całego pokryć. Można sobie to zamieszać, żeby on dokładnie się pokrył tą wodą, żeby ta woda wpłynęła we wszystkie te szczelinki. O, tego tak samo. Teraz tutaj, tak jak już kiedyś wspominałem na jakimś filmiku, są dwie szkoły z tym namaczaniem, ale Wam powiem tak. Jak zobaczycie sobie ten filmik z metodą, żeby już tutaj Was teraz nie wyprowadzać z tych odpowiednich torów, to dosłownie 2 minuty i ten pelet króciutko powinny się moczyć, nie za długo. To może być na oko tak zwane moczenie. Mówi się, że 2 mm, 2 minuty, 4 mm, 4 minuty i tak dalej. Ja im dam ze 3 minutki, rozleję, wyleję wodę i zostawię je. Pellet expander to jest trochę inna sprawa. No, pellet expander możemy przygotować sobie dzień wcześniej, wkładając sobie do zamkniętego plastikowego worka, nalewając wody do lodówki i na drugi dzień rano na pęcznienie. Jest fajnie. Wszystko spoko. Możemy też zastosować taką specjalną pompkę do pelletów, co ja zrobię dzisiaj. Pokażę Wam, jak tego się używa i jak to zrobić dobrze. Także nasypuję sobie ekspanderka do pompeczki. Tak tyle. To ważna rzecz, porada, ktoś pierwszy raz stosuje, to należy to strzelnie, bardzo mocno dosyć zakręcić. Nalewamy wody. Będzie mało. Nalewamy wody tak, żeby całego go zakryć. No. Po sam czubek. Widzicie, można trochę tym wstrząsnąć, tam jeszcze bąbelki wyjdą. Można tak właśnie przelać, to jest wskazane, żeby te bąbelki, wszystkie powietrza zbędne wyszły. Po sam czubek zakładamy pompkę. I też mocno. Teraz pompujemy. Powinno być 2-3 razy, żeby opadły. Zobaczcie sobie, raz i dwa. Dzisiaj jeszcze już lecą, ale ja im dam dla pewności 3. I teraz widzicie, lecą do dołu. To jest dobrze przygotowane, już 3 razy. I teraz bardzo ważna rzecz. Niektórzy odlewają to od razu do pojemnika, zalewają wodą. Jest to błędne, oczywiście też skuteczne, zależy ile łowimy, jak jest ciepło, ale ten pelet zacznie nam się rozwarstwiać i potem, jak będziemy go stosować, będzie spadał z koszyka. Z haczyka. Dlatego my wsadzimy sobie to do worka. Foliowego i szczelnie zamkniemy po to, żeby on nam się rozszerzył do pewnego stopnia, ale już potem więcej wody nie pochłania. Tak na pół godzinki to właśnie trzeba zrobić na początku. I gdzieś odlewam wodę. O. Wkładam sobie do worka. O Jezu, zapomniałem, ale jeżeli mamy atraktor, to warto go do tej wody wcześniej sobie wlać, jeżeli w momencie pompowania. Ale nic nie szkodzi, teraz też sobie możemy nalać tego do peletu. I ważne jest, żeby to dosyć szczelnie zamknąć. O, sobie zrobię taką rureczkę. Nie ma to większego znaczenia. Coś takiego pół godzinki on nam napęcznieje, ale nie rozpęcznieje na maksa, tylko zostanie mniej więcej tak, jak powinien być. Także mamy przygotowany tu wszystki, cały pelet pod spowiczek. Pelecik się już namoczył. Teraz odleję wodę. Zobaczcie, ten mikropelet prawie całą wodę wylał, wchłonął. Prawie calutką. Być może dałem mu za długo, bo mikropelet to powinien być dosłowna sekunda. Niektórzy nawet wyczynowcy w Anglii zalewają go, czekają dosłownie kilka sekund i odlewają tą wodę. To jest bardzo ważne, ja to wszystko jeszcze wytłumaczę. Ale jeżeli chodzi też o metodę, to błędne jest rozmaczanie peletu. To jest błąd. Nie można tak robić. Pelet musi być w miarę stosunkowo twardy. Kolejny pelecik, cyk. Ekspanderek się jeszcze robi, go jeszcze z nim poczekam. Taki przygotowany pelet możemy potraktować jeszcze atraktorami słodkimi. Akurat mam słodkie. Merda. Ryby to lubią i na pewno nie będą narzekać. I tu już pokażę. To jest tak zwane sloppy pellets. W moim nazewnictwie jest to peletowe TNT. Jest to nic innego jak pokruszony wcześniej pelet, albo niekruszony, nieważne. Chodzi o to, żeby go przelać wodą, przemoczyć, zrobić taką breję wręcz. Ma to być po prostu breja. Nic więcej tu nie dodamy, ja to jeszcze rozbiję jak najwięcej, żeby była taka maść, normalnie błocko. To posłuży do wstępnego nęcenia. Teraz może parę, powiem, zaraz rozłożę sobie zestawy właśnie, ja wam pokażę wszystko. Ale jeżeli chodzi o nęcenie, to ja bardzo lubię na początku zrobić sobie taką bombę. I właśnie te peletowe TNT ma do tego posłużyć. Ma to się fajnie, jakby to powiedzieć. Mianowicie na samym początku wyjmę z kubeczka, podam to TNT. Spuszczę je do wody, zobaczycie w jaki sposób ja to podam, to też będzie ciekawe. Ma to na celu po prostu rozprzestrzenić się w łowisku, zwabić rybę z daleka. One mają poczuć smak i zapach i przypłynąć do mnie. One mają wiedzieć, że tu się coś dzieje. Ma to być właśnie takie wstępne, początkowe nęcenie, które nie jest bogate w pokarm, które wabi je smakiem i zapachem. Tak jak my byśmy sobie szli po mieście i wyczuli zapach z restauracji, w której przeprowadziła Magda Gessler swoje rewolucje. Od razu znęceni tym zapachem byśmy sobie poszli, bardzo chętnie coś zjedli. Tak samo ryba ma zareagować na to, ma tu przypłynąć do mnie. Także rozkładam zestawy, tyczkę i przejdziemy do łowienia. Czyli teraz pokażę zestaw, zobaczcie, jest to spławik typu pencil, gramowy, troszkę za ciężki, drugi mam półgramowy przygotowany. Rozmieszczenie śrucin nie ma większego znaczenia, jeżeli chodzi o pelety. Powinniśmy je nawet mieć skupione w jednym miejscu. Pelet jest ciężki, on opada na dno szybko. Tymi śrucinami za wiele tu nie zdziałamy. 15 cm przypon i haczyk numer 16 tam jest. Guma już typowa letnia, amortyzator 10-14. Jest to Daiwa Hydrolastic, pusty w środku z takim specjalnym liquidem. Kolor szary. Jest już to amortyzator, który będzie służył mi do połowów większych ryb, takich jak właśnie tutajsze wiedynki, liny, małe karpiki. Także jedziemy z gruntowaniem. I zanęcimy moim peletowym TNT. Zobaczymy, co się będzie działo. Oprócz tego Trzeba sobie przygotować kubeczek, jeżeli chodzi o wienie na pelety, bo będziemy punktować, często nęcić peletem. Być może to wstawienie to będzie się działo. I gruntujemy sobie. O, powiem, że mam grunt trafiony od razu. Tyle, że tu idzie w dół, a tu jest pójdzie, czyli mamy spad. I bardzo dobrze. Ale sobie sekcję dołożę chyba. Zobaczymy, co się dzieje dalej, nie? No tam jest głębiej zdecydowanie. I tam będziemy łowić. Na pewno tam będę łowił. Także rozkończymy gruncik. Okay. Pławiczek do góry. Jest peletowe TNT, czyli i teraz zobaczcie, ja sobie wlewam bardzo nisko trzymając. I teraz co robię? Nabieram jeszcze wody do kubeczka. Podnoszę ten kubeczek dużo wyżej. Tego nie widać. Może jest to śmieszne, ale... Widzicie, taki plusk zrobiłem, żeby to pod wodą zapracowało właśnie jak bomba atomowa. Żeby mi się to rozprzestrzeniło na boki, wabiąc rybki. Żeby rybki sobie spokojnie zaczęły żerować. Tam im 10 minut, zanim w ogóle zacznę tam łowić. Powinien się teraz iść przejść, dać tutaj spokój, bo robiłem tutaj bardzo dużo hałasu, gadałem. Myślę, że rybkom to się nie podoba, dlatego 10 minut przerwy teraz. Także pierwsze wstawienie, wychodzi słoneczko. Na haczyku pelet expander. I widziałem, że jakieś ryby na pewno się już pojawiły, ponieważ był ruch. Widzicie, zresztą widać tam, myślę. Cyk. I końcowo. Spodziewam się szybkiego brania. Jest ryba od razu, na dzień dobry, zobaczcie. I o to właśnie chodziło. Na ekspanderka. O! Miłe zaskoczenie, bo nie jest to F1. Tylko jest to najprawdziwszy, najpiękniejszy karaś. Wygląda jak mała pirania ten karaś. Ale bardzo łatwiwy, bo połknął bardzo głęboko. Znaczy, taki karasiek, najprawdziwszy karasiunio. Także myślę, że skuteczność dzisiaj będzie konkretna, bo bardzo szybko mi wziął. Teraz spróbuję nie podawać nic z kubeczka, zobaczymy, a może A może jeszcze podam. Tu widzicie pellet expander. Troszeczkę mikropeletu i peletu 4 mm. I wchodzimy, liczymy na następną rybkę szybko. Razu coś się dzieje, tym razem jest to drobniejsza rybka i to bardzo drobna rybka, tak jak mówię, ekspanderek działa na wszystko, ale takich sztukerów to się aż nie spodziewałem. Zobaczcie, zobaczcie jaki ma ciupeńki ekspander. Dlatego wam mówiłem, żeby jak zaczynacie przygodę z peletem, to należy ją zacząć od ekspandera. A jeszcze jeżeli chodzi o pelet, tak jak mówię, stosujemy pelet typu feed. Tak jak wspomniałem, na rynku jest tych peletów różnych rodzajów miliony, tych haczykowych, niehaczykowych i tak dalej, ale ja jestem zdania, że łowimy tym, czym nęcimy. Czyli jeżeli nęcimy peletem typu feed 4 mm, to zakładamy taki pelet na bank, bo ryba go dobrze pobiera, nie boi się tego i można sobie spokojnie wtedy na to łowić. Sytuacja wygląda inaczej, kiedy są ciężkie brania albo w z gruntu, wtedy spokojnie można sobie próbować kombinować z tymi kolorowymi peletami haczykowymi i tak dalej. Ale tak jak mówię, pelety to jest pokarm dla ryb, wymyślony po to, żeby było tanio, żeby na komercjach i na stawach można było karmić ryby. Tanim kosztem. I tak naprawdę teraz dla ryb taki pelet to jest pokarm naturalny. To jest coś, co one jedzą od małego, od dziecka i nie boją się tego, są do tego przyzwyczajone. Dlatego pelet będzie taki skuteczny cały czas. Mamy rybkę. Widzicie, spróbuję. Nie chcę, żeby ona mi do góry szła. Tam, żeby nie straszyła innych. Może jest to znowu karak. No ekspanderka bierze wszystko, mały leszczyk, ale ma dziwny okój. To wam pokażę. Zobaczcie jakie on ma oko dziwne. Takie, a drugie ma normalne. A ten ma taki jakiś jak Terminator. Widzicie, powinien teraz zmieścić sobie na swój delikatniejszy zestaw, bo jak widać są małe rybki, dużo małych rybek, ale jeszcze raz spróbuję, bo tak jak mówiłem, tutaj mam gumę na większą rybę i dlatego mi się ciężko je zacina. Ale spróbuję założyć zaraz twardszy pelet i wyselekcjonować brania grubszej ryby, dlatego teraz podaję już pomału ten tylko ten 4 mm pelet sobie w bardzo małej ilości i zaraz go dam na haczyk. Powinno to zadziałać w ten sposób, że od razu powinno być branie jakiejś dosyć fajnej ryby. I tak jak mówiłem, założymy sobie teraz twardszy pelet. I ja wam chciałem pokazać teraz, mam zwykłe sposoby na mocowanie pelet. Przede wszystkim ekspandera się zakłada po prostu na haczyk. A jeżeli chodzi o banda, to możemy założyć sobie banda bezpośrednio do haczyka lub możemy na przyponie z włosem mieć banda już zamocowanego na stałe. I tyle. Jak ktoś nie ma takiego urządzenia, spokojnie może to robić takimi oto szczypcami. Albo po prostu paluchami też idzie założyć. Dłużej to trwa. To bardziej męczące, ale idzie. Nie trzeba kupować wszystkiego. I po prostu zakładamy sobie tą gumkę na pelet. Potem przykładamy haczyk. Zobaczcie. Prawie mi to wychodzi sprawnie. O. I wygląda to w ten sposób. Bardzo fajnie. Zobaczymy, jak będzie to działać. Jeżeli nie, to spróbujemy na włosie. Można też zrobić lasso, czyli bez włosa, tylko przez pętelkę przykładać. Nie ma tu większej filozofii. Zobaczymy, jak ryby na to zareagują, bo miałem znowu karasia malutkiego, ale jestem ciekawy, gdzie są my w jedynki. O! I o to chodziło właśnie. Mamy F1 na pewno. O takie coś właśnie nam chodzi. A ja, zeszła. Niestety zeszła. Co zrobić? Także na pewno dajemy teraz sobie na włosie to. Widzicie, jak świetnie udało się pokazać, że ekspander łowi każdą rybę, a gruby pelet spowoduje branie ryby większej. Także kolejne wstawienie. Tym razem mamy na włosie pelet. Jest odjazd. Jest fajniejsza ryba. Od razu się skusiła. Jedynki właśnie idą wam tak od dołu. Dobrze jest poczekać pod bierakiem, jak ona wypłynie. Pierwsze to jej wypłynięcie, powinniśmy ją chwycić. O. Patrzcie, jak walczy nieźle. Guma pracuje. O. Haczyk numer 18, pelet na bandzie. Zobaczcie. Patrzcie, jaka rybka silna. Buzia rozwalona, nieraz złowiona niestety. Ale pelet lub. Także Łowimy ostro. Na kawkę. Podsumowując już teraz te łowienie pelecikowe, tę pierwszą część, Udało się złowić dosyć dużo ryb już, z tym, że dużo też straciłem. Niestety mam tylko 2 topy dodatkowe, na jednym topie mam tak delikatnie, tak na płotkę. Próbowałem tym coś połowić i niestety straciłem 2 ryby. 2 ryby wpłynęły w zaczep, ale takie chyba standardowe problemy, z którymi musimy się zawsze uporać. Jednak czego jeszcze nie powiedziałem, jeżeli chodzi o pelety, ja może to pokażę. Tak jak mówiłem, ten ekspanderek trzeba schować w tej torebce, tak jak mówiłem, zamknąć go uszczelnie. Zobaczcie, jak on wygląda. Zobaczcie, on w ogóle nie napęczniał za mocno. On jest fajny, idealny, prawie taki sam, jaki był w paczce. A mięciutki, przyjemny, taki sprężysty. Dlatego wtedy nie pokazałem, ale on taki właśnie ma być. I to widać, jak łowię, bo mam branie. Ten ekspander, jeżeli jest branie niezacięte dobrze, ten motor. Na taki ekspander się łatwiej łowi, ponieważ jeżeli mamy takie brania tej drobnicy, takie podciąganie tej przynęty, on nam nie spadnie, on tam się utrzymuje i wtedy jest łatwiej łowić, nie musimy co chwilę wyciągać ze stawu i zakładać nowego ekspandera. Ogólnie ekspander dzisiaj najlepiej się spisuje, łowi wszystko, ale F1 też ładnie łowi. Przez chwilę miałem problem naprawdę z konkretną drobnicą. Na początku założyłem twardszy pelet i też przyniosło to rezultat. Oprócz tego, dlaczego moczymy też ten pelet na tyczkę, a dlaczego na przykład nie łowimy twardym? Pierwsze jest, jakby to powiedzieć, lepiej on się utrzymuje w kubeczku, nie rozsypuje się tak na boki. Po drugie, lepiej pracuje w wodzie i utrzymuje przy tym rybę. Szybciej troszkę tonie. Takie są właśnie plusy. Zobaczycie, jak będzie pelet Wagler, jeżeli ktoś chce zobaczyć, to zapraszam na ten drugi filmik. Tam będziemy nęcić suchym peletem, dosyć grubym z procy i tak to wygląda. Także ja sobie wypiję herbatkę teraz, właściwie to sorry, kawkę. Przejdziemy dalej do łowienia ryb, się bardzo ładnie, przyjemnie. Teraz rybkom dałem trochę spokój, niech one tam znowu zaczną pewnie żerować, niech nikt pumpy nie wyciąga z wody. I tyle, zobaczymy, zaraz będziemy mówić dalej. Myślę, co jeszcze miałem o tych peletach tylko powiedzieć. Chyba nic więcej. Bardzo ważna sprawa, a mianowicie jeśli chodzi o pelet, to jest jego kolor. I tutaj nie daję nikomu złotego środka, tak jak to w wędkarstwie o tym wszyscy dobrze wiecie, że nie ma złotego środka. Zawsze się dostosowujemy, szukamy przede wszystkim tego, co się nam sprawdza. I bardzo warto, i bardzo Was nakłaniam do tego, żeby eksperymentować też z kolorem. Jednak uogólniając, jeżeli chodzi o kolor, to na przykład kolor peletu czerwony świetnie się może nam spisać w bardzo czystej wodzie, gdzie ten kolor może z daleka nam zwabić rybę i nakłonić ją do brania. Oprócz tego czerwony kolor jest świetny na lina. Lin bardzo dobrze reaguje na czerwony kolor, o czym wszyscy już powinniśmy dobrze wiedzieć. I kolejna sprawa jest, że na przykład mamy ten zwykły, brzydki kolor peletu, ten brązowy i tak dalej. I nakłaniam Was bardzo, kupcie sobie lepiej na przykład jakieś specyfiki do zmiany koloru, jakieś barwniki i sami zmieniajcie ten kolor. Nie wydawajcie więcej kasy specjalnie na jakieś tam pelety kolorowe, bajery, tylko sobie sami to róbcie. Można to chwilę naprawdę błyskawicznie zrobić na łowisku, nie ma z tym problemu. I ja bym Was nakłaniał do takich rozwiązań, bo śmiesznym dla mnie jest, jak widzę, ktoś ma w podajniku 40 rodzajów różnych peletów, ma 2 mm, 3, 2,5 może mieć, nie wiem, już teraz przesadzam, ale chcę Wam dobrze to właśnie przedstawić, o co mi chodzi. Tak jak widzicie tutaj rybne łowisko, Rascal Flake, dużo ryby, najtańszy zwykły pelet, który jest tutaj przeze mnie stosowany, działa świetnie, w razie czego sobie go barwię na czerwono, nie ma z tym żadnego problemu, nie wydaję kasy na najlepsze, najdroższe pelety, bo nie ma to sensu. Tak jak powiedziałem, pelet to jest najtańszy pokarm dla ryb, ogólnodostępny, wymyślony po to, żeby można było tanio ryby karmić na łowiskach komercyjnych i przez hodowców. Nic więcej. W pelecie nie ma żadnej większej filozofii i to jest bardzo ważne, żeby o tym wiedzieć. Czyli tu chodziło o kolor, tak? I teraz kolejna rzecz. Czyli kolejna sprawa, mamy sytuację, gdzie mamy wodę bardzo brudną. I tutaj ryby nie będą już tam tak dobrze reagować, myślę, na kolor, ponieważ nie będą go widzieć. nie będą go w stanie zobaczyć i tutaj trzeba postawić już głównie na smak peletu, dlatego taki pelet powinien być jak najlepszej jakości, myślę, powinien być bardzo dobry w smaku. Chodzi mi o ten zwykły pelet o smaku mączki rybnej i w ten sposób będziemy w stanie łowić ryby w wodzie brudnej. Jednak dodatkowo, jeżeli mamy, tak jak ja używam, peletów trochę słabszych, tych gorszej jakości, tych najtańszych, warto jest sobie zakupić jakieś specjalne likwidy, specjalne dodatkowe atraktory smakowe, pomoczyć troszkę ten pelet, pobawić się tym. Gwarantuję, że w wodzie to pracuje lepiej, lepiej się ten smak rozchodzi, dzięki temu mamy więcej brań i po prostu więcej ryby nam wpływa na łowisko. Myślę, że jest to bardzo ważne. Oprócz tego, jak już wejdziemy w grubie w te pelety, można spróbować sobie pelet krylowy, zanętę krylową, różne boostery są, naprawdę jest tego od groma i świetnie się one nadają do łowienia karpi, bo karp bardzo lubi ten kryl i nie jest to nowość, jest to chyba zwykle w kolorze czerwonym pelet, także spokojnie możemy sobie się pobawić tym krylowym, nie jest to żadne naciąganie, tak jak mogą niektórzy uważać, także spokojnie możecie być 100% pewni. Bo ja cały czas nakłaniam Was do tego, żebyście nie dali się zwariować z tymi peletami, nie dajcie się wciągnąć w te kupowanie tych różnych rzeczy, w te pranie mózgu w sklepach, bo to po prostu nie ma sensu. Mi na przykład świetnie się cały czas spisuje połączenie rybiego smaku ze słodkim smakiem. Jest to dobre, myślę, na leszcza i na karasia, na te F1, co tutaj są, na karpia na pewno też, bo każda ryba lubi słodko i każda ryba, wiadomo, lubi teraz mączkę rybną. To trzeba mączkę rybną ze słodkim, dlatego ja używam słodkich atraktorów i to jest to, co mi się sprawdza, to co ja uważam, że jest dobre i tak jest po prostu moje zdanie. I nakłaniam każdego z Was, żeby każdy z Was znalazł sobie coś takiego, co mu odpowiada, co dla niego działa i wtedy będziemy czuć się pewnie i to na rybach da nam dużą przewagę. I do tego Was serdecznie zapraszam, żebyście z lekką moją pomocą znaleźli swoje właśnie ultimatum, swój złoty środek i dzięki temu złowili dużo więcej ryb. Także zapraszam do oglądania jeszcze tutaj dalej, tutaj się jeszcze pojawiły fajne ryby i jest naprawdę łowisko tutaj bardzo dobre, jeżeli chodzi o różnorodność i cały czas mnie zaskakuje, muszę Wam powiedzieć. Także dziękuję. Wiecie, co się dzieje? Od dłuższego czasu stosuję w kubeczku już tylko pelet 4 mm i tak wyselekcjonował on brania tych F1, że to jest poezja. One normalnie wyjeżdżają mi w tę roślinność tam. Nie mogę niektórych wyjąć, są takie szybkie. Nie zdąży zestaw opaść. Jest taki odjazd. Akurat nie nagrywałem tych rzeczy, bo strasznie mam rozładowaną już baterię. Ale mówię Wam, o, siedzi, zobaczcie, ciężko ją utrzymać aż, tak się rozwydrzyły na te pelety 4 mm. Świetne, duże ryby teraz biorą, to fajna zabawa, zobaczcie, mamy tu ją, to pokazuje tylko jak możemy sobie, stosując pelety, selekcjonować brania różnych ryb bardzo tanim kosztem. Zobaczcie, bardzo ładna sztuka. Ej, to jest lin! Patrzcie to! Tam linka. Ale... nie mogę gościa przytrzymać, taki ślizg jest. Ale jest linek. Także jeszcze ciekawiej. Bo powiem Wam, że spodziewałem się, że lina tu złowię kiedyś. Zobaczcie. O, ale on też jest mocny jak. Piękny linek, zobaczcie jaki ładny kolorek ma. Także pelecik i łowimy wszyściutko. Wszyściutko co pływa. Naprawdę super sesja dzisiaj, jedna z moich chyba lepszych sesji w życiu, bo pogoda dopisuje, nie pada. Piękne, duże, waleczne ryby. Zacząłem to nagrywać, bo wcześniej miałem identyczny odjazd, taki mocny i prosto z zaczepy to coś popłynęło. Myślałem, że to jest duży F1, a wychodzi na to, że to musiał być duży, większy niż ten lin. Szczerze wam powiem, że to co mam, ten Daiwa Hydrolastic 10-14 nie nadaje się na takie liny. Kupiłem to z myślą o łowieniu tych linów tam na Queens Mary Pond, gdzie ostatnio, jak ktoś widział odcinek, to wie, że bardzo ładne linki udało się połowić. Zobaczcie, znowu. A, puścił. Puścił, ale one tam siedzą chyba. Mam za mały haczyk, bo mam teraz tylko 18, wiecie? 18 z bandem. I wam powiem, że muszę bardzo szybko odciągać, żeby nie wpłynęły mi w zaczepy te ryby. Znowu mamy dużą rybę. Ciekawy jestem, czy to jest lin, ale jest na pewno to chyba liczniejsze niż zwykła F1. Zobaczymy, zaraz się wszystko okaże. Jest kolejny? Nie. Jest linek. Zobaczcie, jak mi wpłynęły linki, normalnie szok. Nie za duże, ale sama frajda. Patrzcie, malutki linek tym razem. Już chyba o więcej dzisiaj nie mogłem prosić. Naprawdę. Możecie mi wierzyć lub nie, ale przed chwilą miałem branie ogromnego, wielkiego karpia. I to naprawdę był duży karp, bo płynął po prostu tak jak chciał. Przez chwilę mogłem go utrzymać, ale przypon puścił. Wyrwany na pół, przypon 0,13, to na karpie jest stanowczo za mało. A skąd wiem, że to karp? A to dlatego, że później zatańczył dla mnie troszkę i 3 razy wyskoczył z wody w miejscu, gdzie mi się zerwał, i był szeroki karpiu. Od tej pory jeszcze pół godziny próbowałem coś tu połowić, nic już nie bierze. Zrobił za dużą zadymę i się skończyło. Ale donęciłem peletowym TNT przed chwilą i jeszcze raz spróbuję puścić. Najwyżej mi się tyczka złamie. Dałem przypon 0,18. Możliwe, że ten karp to przypłynie jeszcze raz, ale nic nam nie szkoda, nie? Już widać, troszkę jest. Ale szajbuję. Zobaczcie. Jest linek. Piękny. F1. Karaśki. co dobrze znamy wszyscy. I ogólnie to bardzo dużo tego jest. Teraz ładnie wypuszczę. Zobaczcie. Już naprawdę buchta. Chcę, że tu coś jeszcze szamota. Jest jeszcze coś. Nie chciał ze siatki wyjść, biedaczek. Także tak jak widać, świetny wynik, bardzo ładnie dzisiaj połowiłem na te pelety. Muszę powiedzieć, że pelecik świetnie się dzisiaj spisał. Na Expander można było złowić wszystko, tak jak było widać, co były karasie, krąpie, F1, liny, wszelkie ryby jakie tu pływały, dzisiaj udało mi się złowić. Nawet, możecie mi w to wierzyć lub nie, ale na końcu, pod koniec było branie ogromnego karpia, który potem dla mnie zatańczył, chociaż tyle z tego miałem, bo z moim sprzętem nie byłem w stanie raczej go wyjąć, nie miałbym szans tutaj, zwłaszcza, że tu naokoło sama roślinność, on miałby dzisiaj gdzie tu się zahaczyć. I bardzo przyjemnie, fajnie spędzony dzień, mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że nauczyliście się czegoś i sami widzicie jak to jest z peletami. Najtańsze pelety 1 mm, mikropelet, 4 mm, expander jak ktoś chce i można spokojnie, ostro połowić sobie, spędzić bardzo mile czas, bardzo tanim kosztem. Także ja uciekam do domu, zapraszam do komentowania, brania czynnego udziału na moim kanale. Zapraszam na pozostałe dwa filmiki do obejrzenia z tej serii tutaj o peletach, czyli Method Feeder i Pellet Waggler. Obejrzyjcie sobie to, poznajcie coś nowego, nowe metody. Także ja wszystkim dziękuję serdecznie za oglądanie. Na razie.